będzie na wsts się jak ten Walentynki w Paryżu co nie Bonjour Jestem zwolennikiem związków, w których wartości są spójne. Co przez to rozumiem? Oboje są na przykład wierzący albo oboje są niewierzący, albo obojku zależy na tym by mieć dzieci, poświęcić się rodzinie, albo oboje tego nie chcą. Gdy ten fundament podobnych wartości typu właśnie rodzina Bóg służba jest spójny, jest taki sam, żyje się po prostu dużo łatwiej i można bardziej się skupić na potrzebach społeczeństwa e, obok pracy nad związkiem. Są niektóre pary, które mają ciągle konflikty i kłótnie, o sprawy fundamentalne, ponieważ zanim weszli w związek, nie przegadali takich pewnych tematów i teraz ciężko im wspólnie ze sobą pracować, czy to właśnie w środowisku, czy w kościele. Są raczej skupieni na rozwiązywaniu problemów wewnątrz swojej relacji. To trochę gra słowna, ale słyszałam o misyjnych związkach. I wcale tutaj nie chodzi o jechanie razem na misję, ale na przykład chłopak wiązał się z dziewczyną i robili wszystko, co zmierzało w stronę małżeństwa, a różnili się w fundamentalnych sprawach, wartościach, światopoglądach, w kwestiach dotyczących na przykład wiary. Albo w drugą stronę, dziewczyna wiązała się z niewierzącym chłopakiem i modliła się dniem i nocą o jego nawrócenie, a on nie chciał za żadne skarby pójść za Bogiem. Tego typu misje nie uważam za dobry pomysł. Wyjazd na misję jest świetną możliwością, by poznać Boga głębiej i zobaczyć Go w akcji. Tam naprawdę mega dużo się dzieje. Ja pojechałam na misję i nigdy z niej nie wróciłam. W 2010 roku moja pierwsza misja, na której byłam, zapaliła moją pasję dla głoszenia Ewangelii i dla Boga, i odtąd nie wyobrażam sobie życia bez misji. To jest naprawdę uzależniające. Czy moją motywacją wyjechania na misję było poznanie tam chłopaka? Nie. Naprawdę nie. Jeździłam tam z różnych powodów, ale na pewno nie było to moją motywacją. Czy misja to dobre miejsce, by kogoś poznać? Bardzo dobre. Widzisz, jak człowiek reaguje w sytuacjach zmęczenia, w sytuacjach stresu, czy jego charakter jest przemieniony, czy jest zdolny do poświęceń. Wszystkie słabości są widoczne jak na dłoni. Ja na misji dostrzegłam w jednym mężczyźnie, że się wyróżnia na tle innych chłopców. Bardzo się zaprzyjaźniliśmy po misji, a dziś jesteśmy razem. Misja była początkiem tej znajomości, momentem zwrócenia na siebie uwagi, zapowiedzią długiej przyjaźni, ale nie pojechaliśmy tam, żeby się poznać, oczywiście. Kiedy potrzebujemy drzewa na opał, Możemy znaleźć je w lesie. Jak chcesz znaleźć męża drwala, to szukasz tam, gdzie drwal jest najczęściej. Kiedy chcesz poznać wierzącego chłopaka, to nie znajdziesz go w miejscach, gdzie chodzą mężczyźni wyznający zupełnie odmienne wartości od Ciebie. Ja będąc misjonarką, wiedziałam, że mój partner to będzie człowiek, którego powołanie musi być związane z misjami. Mój chłopak jest obecnie na wyjeździe misyjnym w Albanii i Rumunii i nie ma go już 4 miesiące. Takiego życia nie zrozumie i nie jest w stanie wytrzymać. Ktoś, kogo wartości są zupełnie niezwiązane z głoszeniem Ewangelii. Oczywiście jest mi trudno, gdy go nie ma, ale ja nie marzę o stabilizacji, ja marzę o przygodach. My się świetnie zrozumieliśmy w kwestii naszych marzeń, w kwestii nas naszych dążeń życiowych, w kwestii naszych wartości, ale myślę, że inną osobę wykończyłoby to, gdy partner wybiera Boga zamiast być z nią y, na randkach przy świecach. Różnimy się od siebie jako ludzie, i w wyborze partnera bardzo ważne jest to, aby dążyć w jednym kierunku do podobnych rzeczy. W przeciwnym razie nasze drogi się po prostu zwyczajnie rozjadą. Jeśli jesteś misjonarzem albo czujesz powołanie do głoszenia Ewangelii, zaangażuj się w takie projekty i inicjatywy. Nie żeby kogoś intencjonalnie szukać, ale może okazać się, że gdy biegniesz skoncentrowany na Bogu, skoncentrowana na Bogu, w pewnym momencie ktoś dorówna ci kroku i. Pobiegnie z tobą, pobiegnie obok ciebie. Tak samo, panowie. Misja nie jest miejscem, gdzie powinno się jechać na tak zwane łowy. Jest to miejsce, gdzie w naturalnym środowisku możesz poznać różne kobiety, przyjrzeć się temu, jak służą, jakie mają serce, co dla nich jest najważniejsze. Obserwacja i naturalność to bardzo ważne cechy przy dokonywaniu tego typu wyborów. Co ceni kobieta, na początku relacji z chłopakiem, to przede wszystkim przyjaźń. A misje to świetne miejsce, gdzie można uczyć się nawiązywać głębokie relacje i przyjaźnie. Małżeństwo to głęboka relacja przyjaźni i miłości mężczyzny i kobiety. Jeśli do tej pory nie miałeś lub... Nie masz przyjaciół, może być ciężko nawiązać ci relację prowadzącą do zdrowego związku. Podkreślam zdrowego związku. Zacznij od uczenia się nawiązywania relacji na jakimś neutralnym gruncie, relacji bez oczekiwań, bez jakiejś niepotrzebnej spiny. Zdolności inter i intrapersonalne przydadzą ci się do wszystkiego, w twojej pracy, w kościele, w służbie. Budując szczere, zdrowe relacje, poddaj je procesowi dojrzewania i czasu. Obserwuj. Te relacje, które przetrwają próbę czasu, te osoby, z którymi polubisz spędzać czas, mogą być potencjalnymi partnerami na przyszłość. Na misjach Generacji Plus, w które angażuje się już od 12 lat, jest regulamin, w którym obowiązują takie punkty jak 9.1, 9.2 i 9.3 dotyczące relacji. Zapis regulaminu 9.2 brzmi: zakazane są zachowania prowokujące płeć przeciwną, np. flirtowanie, intymne rozmowy z kimkolwiek z misji lub z osobami spoza misji. Więc docelowo poszukiwanie chłopaka czy dziewczyny na misji jest nawet niemożliwe. Bardziej gorliwi wolontariusze krzyczą na głos: 92, 92, gdy tylko chłopak rozmawia z jakąś dziewczyną albo dziewczyna z chłopakiem. Oczywiście troszkę żartuję i przerysowuję tę sytuację, ale misja to jest przestrzeń na relacje niekoniecznie romantyczne. Dzięki obecności na misji obojga płci uczymy się funkcjonować w zdrowy sposób, budować relacje bez dziwnego sztywniactwa, stajemy się bardziej naturalni i zdrowi w relacjach. Misja to dobry początek czegoś pięknego, misja to dobre miejsce, gdzie można zabrać swojego obecnego partnera. To jest w ogóle świetne. Aby zweryfikować, jak się nam wspólnie pracuje, żeby się lepiej poznać, misja jest świetnym testem. Są tam zaaranżowane sytuacje, które wypróbowują stałość relacji. Na tytułowe pytanie, czy szukanie chłopaka na misji to dobry pomysł, odpowiem troszkę przewrotnie. Otóż uważam, że jeśli masz jechać na misję, by spotkać tam swoją dziewczynę, by szukać tam chłopaka, to na nią lepiej nie jedź. Załóż konto na Tinderze, bo to jest medium stosowane do takich celów. Jeśli natomiast liczysz się z Bogiem i jego wartościami, to jak najbardziej pojedź na misję. Pozwól Bogu działać w tobie i przez Ciebie i stwórz Bogu przestrzeń wyruszając z portu. Nie da się bowiem kierować samochodem, który stoi na parkingu. Nie da się też zmienić kursu statku, który zimuje w porcie. Bycie w ruchu i zaangażowaniu w Boże Królestwo przyspiesza Boże zmiany, Boże przełamy Jego poruszenie. Gdy stawiamy kroki wiary, on nas prowadzi i kieruje do miejsca naszego przeznaczenia.